pojawia się proste pytanie, z czego oni się cieszą? Bo moim zdaniem, i nie tylko moim, cieszą się z tego, że udało im się także na odcinku mediów publicznych popsuć państwo polskie, popsuć instytucje państwa polskiego. Gościem Sąd na Sprawie jest dzisiaj Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050, poseł tej formacji. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Referendarz sądowy oddalił wniosek o wpis otwierający likwidację TVP i Polskiego Radia oraz o umieszczenie w rejestrze likwidatora. No to jest kolejna porażka, zdaje się, ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Pierwszy sposób na przyjęcie mediów publicznych został zakwestionowany, teraz kolejny. Oczywiście będzie odwołanie, to wszystko będzie trwało, no ale póki co to nie jest sukces. No, powiedziałbym, że to jest kolejny etap. Kolejny etap rzeczywiście przed tą decyzją sądu były zdania podzielone co do tego, jak to się potoczy. Rozumiem, że dzisiaj po tej decyzji będziemy mieli odwołanie. W związku z tym de facto realnie nie zmienia się sytuacja mediów publicznych. Kierują tymi firmami likwidatorzy. Oni rządzą realnie w mediach publicznych. Będzie odwołanie. Będzie teraz proces sądowy, który może oczywiście potrwać. Ja powiem tak. Tu nie było żadnej genialnej, złotej metody, jak w sprawie mediów publicznych postępować i się zachować. Może należało działać zgodnie z prawem po prostu. Uważam, że pan minister Sienkiewicz wykorzystał takie możliwości, jakie były w tych realiach możliwe, dostępne. Proszę zwrócić uwagę, bo ja wczoraj widziałem takie wielkie odgłosy satysfakcji ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Mi fantastycznie, cudownie nasza linia okazała się właściwa. No, pojawia się proste pytanie, z czego oni się cieszą? Bo moim zdaniem, i nie tylko moim, cieszą się z tego, że udało im się także na odcinku mediów publicznych popsuć państwo polskie, popsuć instytucje państwa polskiego. Taka sytuacja, w której, co oni uważają za normalne i oczywiste, politycy PiSu, że przychodzi partia, która wygrywa wybory i ona przejmuje ręczne sterowanie mediami publicznymi, staje się niejako właścicielem mediów publicznych, narzuca linię polityczną tym mediom i tak dalej. No, to jest oderwanie od rzeczywistości, w której ja chciałbym żyć. Chciałbym żyć w takim państwie, w którym są media publiczne, są ważne, mają konkretną misję, mają konkretne programy do pokazania, a nie są własnością partii, są traktowane tak jak PiS, który właśnie sprywatyzował telewizję polską i polskie radio. No, to jest dla mnie zupełnie myślenie oderwane panie Boże, ale to jeszcze tak do tych technikaliów wracając. Do tych technikaliów wracając do prawa, do tego, w jaki sposób przejęte zostały media publiczne, to referendarz sądowy uznał, że władza chce po prostu położyć rękę na mediach i po to ta cała likwidacja. Nie chodzi o żadną likwidację, tylko to jest zabieg mający na celu przejęcie kontroli w mediach, no co jest w zasadzie prawdziwą oceną. O to chodziło tylko w tym chodziło. Z czego to się wszystko wzięło? Dlatego się na to nie zgodził. Cofnijmy się jednak dwa kroki. Z czego to się wszystko wzięło? Wzięło się to wszystko ze stworzenia przez PiS, przepchnięcia, bo mieli większość, stworzenia kompletnie sztucznego i tak naprawdę no, pozakonstytucyjnego, czyli można by powiedzieć quasi nielegalnego organu pod tytułem Rada Mediów Narodowych. Zupełnie sztuczny organ, którego cała idea, cały pomysł powstania był, żeby obejść, żeby zbajpasować Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, odebrać jej kompetencje dotyczące powoływania szefów i dzisiaj referendarz sądowy powołuje się właśnie na ustawę o Radzie Mediów Narodowych i to była ta pierwsza decyzja dotycząca niewpisania do KRS-u, bo jest ustawa. A ona nie obowiązuje? Rada... Ona nie obowiązuje z jakiegoś powodu? No ona, nie ona, wiem, bo ona obowiązuje. To, że się nie podoba nowej koalicji, to jest już wystarczający powód, to nie obowiązuje. Jeszcze raz powtórzę. To nie chodzi o to, że nam się nie podoba ta ustawa, tylko jeszcze raz powtórzę. Jest Konstytucja RP. Dzisiaj politycy PiSu, którzy, muszę powiedzieć, że jest to tragikomiczne, jak wychodzą i krzyczą Konstytucja, krzyczą regulamin sejmowy i tak dalej, specjaliści od łamania Konstytucji. Nie trzeba było zaczynać całej historii pod tytułem tworzenie Rady Mediów Narodowych. Jeszcze raz powtórzę, jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ona ma pełnić rolę docelową ponownie tego organu, który decyduje o ładzie w mediach publicznych, więc to się wszystko od tego zaczęło. Mówiliśmy w kampanii, podtrzymujemy to, należy jak najszybciej skasować, zlikwidować Radę Mediów Narodowych. Wiemy doskonale, w jakich realiach funkcjonujemy. Jest pan prezydent, który na koniec może zawetować taką ustawę, ale taka ustawa bardzo
krótka, niemal jednopunktowa, musi się pojawić i koniec tego bałaganu, do czego doprowadzimy. Tak, kończąc koniec bałaganu mediów, w mediach publicznych. Panie przewodniczący, kończąc wątek mediów, pan uważa, że legalnie przejęliście władzę w mediach publicznych? Minister kultury legalnie wprowadził nowe porządki w mediach publicznych? Uważam, że tak. Uważam, że tak. To się może nie podobać jako sądowy? Działanie, nazwijmy to, nieeleganckie. Prawnicy są podzieleni w ocenach. Ale nie, tutaj tak mamy dalej. Stanowisko sądu. Referendarz sądowy. To nie jest jakaś sprawa opinia prawnika. Od tego zaczęliśmy. No tak, ale dwa razy toczy, pierwszą metodę uznał, nie potwierdził, że było to legalne działanie. Teraz też. No jest odwołanie, ale póki co stanowisko mamy takie polskiego jest sądu. Jest odwołanie. To nie było działanie zgodne z prawem. Póki co mediami publicznymi będą kierować likwidatorzy tych spółek, więc sprawa od strony prawnej do czasu wyroku sądowego, prawomocnego, to trzeba podkreślać, sprawa się nie zmieni i bardzo dobrze. Zmiany w mediach publicznych muszą postępować, a czasami jestem pytany, jak oceniam obecnie media publiczne czy telewizję polską i odpowiadam, trochę nudne są te programy informacyjne i to bardzo dobrze, że one wreszcie stały się nudniejsze niż były za czasów rządów PiS-u, bo jeszcze raz powtórzę, jakakolwiek partia by nie rządziła w Polsce, pomysłem skrajnie szkodliwym jest to, że to ta partia jest właścicielem mediów publicznych i sączy swój przekaz przez te media. To po prostu musimy doprowadzić, i to już jest pytanie długofalowe, o kształt mediów publicznych, ale to o ustawę. Bardzo ważne, panie redaktorze, ostatnie zdanie. Musi powstać, i my będziemy nad tym pracować wspólnie jako koalicja, ustawa regulująca na lata funkcjonowanie mediów publicznych, a nie od wyborów do wyborów i co roku, czy ale to przyjdzie nowa władza i jej się nie spodoba ta ustawa. Minister kultury z Prawa i Sprawiedliwości wymieni władzę. Powie, ale co to, ale za ustawa? Przecież na koniec, to ustawa tej starej władzy, która łamała prawo chociażby w sprawie mediów publicznych i ją ominą. Tak jak na koniec, panie redaktorze, są odbiorcy mediów publicznych. Odbiorcy w Polsce zasługują na to, żeby mieć poważne, poważane, dające właściwe treści, właściwe. Absolutnie to tak. Znaczy nieupolitycznione, niezideologizowane treści w mediach publicznych. Oby takie były. Oby takie były, panie przewodniczący. To teraz trochę porozmawiajmy o sytuacji polityków Prawa i Sprawiedliwości, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W szpitalu wczoraj pojawił się Mariusz Kamiński. Kacper Kamiński w Superekspresowi mówi, że obawia się o życie ojca. Czy prokurator generalny, minister sprawiedliwości Adam Bodnar powinien szybciej działać, nawet jeżeli nie zawiesić to wykonywanie kary, o które apelował pan prezydent, to przekazać dokumenty do prezydenta i swoją opinię. To panie redaktorze, cały czas pytamy, co zrobi Adam Bodnar w tej sprawie, a my mamy święte prawo i Polacy mają święte prawo pytać, co zrobił i zrobi pan prezydent Andrzej Duda w tej sprawie. No ale to na początku musi przekazać dokumenty prokuratorowi generalnemu. Pan prezydent ma swoje w tej drugiej procedurze, tak. No ale właśnie pan prezydent z jednej strony mówi, że chce, żeby wyszli jak najszybciej z więzienia obaj panowie, także ze względów humanitarnych, ale z drugiej strony działa tak, jakby chciał przedłużyć ich pobyt w więzieniu. Adam Bodnar ma procedurę, jest ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, obowiązują go przepisy. Ale mówił, że to dni. Mówił, że dni to wszystko zajmie. Tak, słyszałem taką wypowiedź i pana ministra, i jego zastępcy, pana ministra Śmiszka, że to są dni. No to poczekajmy spokojnie na koniec tej procedury. Zobaczmy, jak ona się skończy, ale jeszcze raz powtórzę. Pan prezydent od dnia wydania prawomocnego wyroku, każdego dnia, każdej minuty mógł ułaskawić obu panów, ale tego nie zrobił i oczywiste jest pytanie, dlaczego tak naprawdę tego nie zrobił, tym bardziej, że podobno uważa obu panów za niewinnych i krystalicznie uczciwych. No to mam tutaj diametralnie inne zdanie. Właśnie odpowiedzi pan przewodniczący udzielił na postawione przez siebie pytanie, dlatego, że uważa, że tamto uniewinnienie jest cały czas skuteczne, dlatego tego nie zrobił, jak rozumiem, przynajmniej postawę prezydenta. Tak, taki sam sposób widzę. I pan redaktor i ja moglibyśmy dzisiaj być uniewinnieni przez pana prezydenta, bo obu nam nie, oby nie było potrzeby. Oby nie było potrzeby, panie przewodniczący. Nie zostaliśmy skazani żadnymi wyrokami i takiej sytuacji pan prezydent no, trochę na niby ułaskawił obu panów kilka lat temu. Oby tak już zostało. Czy ostatnie wybory parlamentarne, panie przewodniczący, były ważne? Czy ostatnie wybory parlamentarne były ważne? Uważam, że były ważne. To znaczy, a na jakiej podstawie? No, na takiej podstawie, że widzieliśmy, słyszeliśmy o liczbie i rodzaju protestów, które były składane. Nie było żadnych protestów, które mogłyby wskazywać na to, że coś istotnego, jakieś istotne nieprawidłowości miały miejsce w czasie wyborów. Ogromna frekwencja, której nikt nie kwestionuje w tych wyborach. Jednoznaczny wynik wyborczy. Więc prawdę mówiąc, z mojej perspektywy, nie ja o tym decyduję w Rzeczypospolitej Polskiej, prawda?
tylko Sąd Najwyższy, który powinien w swoim prawomocnym składzie, uznawanym składzie, taką decyzję wydać. No jak wiadomo, wydała tę decyzję Izba, która przez wiele środowisk i przez instytucje unijne nie jest uważana za sąd. Z naszej perspektywy nic się nie zmienia. My już 16 października widzieliśmy, że te wybory są legalne i że naród bardzo jednoznacznie wyborcy zdecydowali. Tylko panie przewodniczący, podczas posiedzenia w sprawie uznania ważności wyborów był przedstawiciel prokuratora generalnego, był przedstawiciel Państwowej Komisji Wyborczej. No, wyglądało jakby wszyscy uznawali tą Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, jeżeli chodzi o tę właśnie sprawę. No, taka jest procedura. Taka jest procedura. Trudno, to dlaczego marszałek Sejmu nie uznaje jej stanowiska, jeżeli chodzi o wygaszanie mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? No, to są różne sprawy, o których mówimy. Ta sama kompletnie. Izba. Ta sama Izba. Ja w jednej sprawie jest, w drugiej jej nie ma? Nie, no moment. No, pan marszałek, bo pan redaktor wraca do tej sprawy dotyczącej wygaszania mandatów. Pan marszałek przekazał dokumenty do Sądu Najwyższego. One trafiły do tej izby, co do której nie ma wątpliwości prawnych. No, wątpliwości są zatoczone jest od rozstrzygania takich spraw, bo ustawa twierdzi, że Izba Kontroli jest od rozstrzygania takich proszę spraw. Proszę zobaczyć, panie redaktorze, niech to nasi słuchacze zobaczą, do czego doprowadziły rządy PiS-u. To znaczy 8 lat temu, przed rządami PiS-u, w ogóle nie było dyskusji. Był w Polsce jeden i oczywisty Trybunał Konstytucyjny, były sądy, były media publiczne, a dzisiaj każdej z tych spraw, o której dzisiaj rozmawiamy, PiS stworzył jakby państwo równoległe, instytucje równoległe. To znaczy, to jest pytanie, co my mamy z tym faktem i z tym fantem z tym zrobić? Z konstytucyjnym, panie przewodniczący, to pamięta pan, kto zaczął, kto pierwszy wybrał sędziów, tych, których nie powinien wybrać? Dzisiaj mamy Trybunał, w którym rządzi pani Przyłębska, która już nie jest prezesem Trybunału. To jest kolejna sprawa. Więc według niektórych mamy także jeden sędziów wielki tego Trybunału. Mętlik prawny i bałagan i chaos, który, upieram się, wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość i zrobiło to absolutnie celowo, właśnie na taką okoliczność, na taką sytuację, że przegra wybory i będzie kwestionować wszystkie decyzje nowej władzy wybranej przez większość Polaków. To tak na koniec radiowej części naszej rozmowy króciutko już zacytuję Instytut Strategie 2050, czyli Polski 2050 Think Tank. Sprzed roku mamy jeden z największych rządów w Unii, ponad 100 osób, nie mogę siebie rozczytać, no zasiada w gabinecie premiera Morawieckiego. O, tak dokładnie brzmiał ten cytat z waszego raportu. Ile dzisiaj jest osób w rządzie Donalda Tuska? Pewnie jest podobna liczba na tym etapie. Wiem, że celem koalicji jest nie za dużo? Ograniczanie. Ja uważam, że jest zbyt wiele osób w rządzie. Panie przewodniczący, to na tym postawmy przecinek. Teraz kończymy radiową część naszej rozmowy w internetowej dogrywce. Rozwiniemy ten wątek. Michał Kobosko, Polska 2050 cały czas miłego jest dnia, z nami. Dziękuję. Dobrego dnia życzymy słuchaczom Radia Plus. Radio Plus. Sedno sprawy. Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050, poseł tejże formacji. Za dużo osób jest w rządzie, dopiero co powstał ten rząd. Jeszcze nie wszyscy ministrowie są nawet powołani, bo z Polski 2050 widziałem, jest taka grafika, gdzie piszecie, kto będzie w składzie rządu. I są jeszcze osoby, które nie zostały powołane, jak na przykład pan Bartosz Szmajchel w Ministerstwie Sportu. Jest też wiceminister od spraw społeczeństwa obywatelskiego, pan Marek Krawczyk, też nie jest chyba jeszcze powołany. To będzie ponad 110 osób. Znaczy, nie jest cały skład, a pan już mówi, że jest za dużo. Po pierwsze, jeśli chodzi o powołania do rządu, to rzeczywiście czekamy na te ostatnie nominacje, ostatnie powołania. Rozumiemy, że jest to kwestia procedury. Ile jeszcze osób z Polski 2050? Pan redaktor wymienił dwie albo trzy, więc to już nie, dramatyczny problem, ale oczywiście wszyscy już powinni być ponad miesiąc po powołaniu rządu. Wszyscy powinni być na tych miejscach, które to będą przebiliście zajmować. Rząd Morawieckiego w takim razie, bo tam było 107. Jak mówiliście, że jest tak dużo, to było 107 osób. Znaczy, z jednej strony trzeba pamiętać, że ten rząd koalicyjny jest rządem koalicyjnym naprawdę. Są cztery ugrupowania. Tak się umówiliśmy na etapie rozmów koalicyjnych o umowie koalicyjnej, że każde z ugrupowań będzie mieć swoich przedstawicieli w każdym z resortów. Ale w można jest siedmiu wiceministrów, w MSZ-cie jest siedmiu. To tam to są już decyzje indywidualne dotyczące poszczególnych resortów i szefów tych resortów. Jeżeli pani minister Radek Sikorski uznał, że skala wyzwań, skala pracy wymaga w tej chwili siedmiu, no to jest jego osobista decyzja, można powiedzieć w dużym stopniu autorska. My mamy przedstawicieli jako Polska 2050 we wszystkich resortach. Uważamy, że to jest właściwa sytuacja. Ponosimy, jeżeli się ma ponosić współodpowiedzialność za działania tego rządu, no to trzeba też
współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji, bo potem moglibyśmy powiedzieć, no coś się odbywa poza nami, poza naszą Jasne. Wiedzą i tak dalej, i tak dalej. Za duży czy nie? Docelowo uważam, że rząd powinien być mniejszy. Na pewno pan premier Tusk, jedna rzecz, którą zapowiedział i jestem przekonany, że będzie ją szybko realizował, to zmniejszenie liczby pełnomocników różnego rodzaju. A to niedawno został powołany właśnie jeden, ojejku, wczoraj został kolejny, a Paweł Kowal został pełnomocnikiem do spraw odbudowy Ukrainy. A to jest bardzo Ukrainy, słuszna prawda? Decyzja. Zmniejszanie bardzo przez słuszna, zwiększanie, no ale póki bardzo co mamy zmniejszanie przez zwiększanie. I właściwa decyzja. W polskim rządzie musi istnieć takie stanowisko jak pełnomocnik do spraw odbudowy Ukrainy. Bo oczywiście Jadwiga Emilewicz była chyba wcześniej. Była wcześniej Jadwiga Emilewicz i to jest dla mnie oczywiste, bo taka jest sytuacja w tej chwili, że trwa wojna, ale po wojnie będzie proces odbudowy i polskie przedsiębiorstwa muszą być w nim aktywne, muszą być zaangażowane. Nie możemy być pominięci w tym procesie. A z drugiej strony musimy pomagać Ukrainie. Więc uważam, że docelowo będzie się zmniejszać liczbę pełnomocników, że ten stan, jeżeli chodzi o podział ministerstw, no to przejmujemy po poprzednikach. To jest kwestia też zmiany ustawy o działach. Taka jest nazwa oficjalna. Chodzi o to, o przesunięcia jakby poszczególnych sfer życia publicznego. Ale nie do wszystkiego jest ustawa potrzebna. Było Ministerstwo Edukacji i Nauki, jest teraz oddzielnie Ministerstwo Edukacji, oddzielnie Nauki. Tak, dokładnie. To jest kwestia zmiany samych działów, prawda? Ja jestem przekonany, że pan premier Tusk po kilku miesiącach będzie już wiedział, jak ta struktura funkcjonuje, którzy ministrowie najlepiej się sprawdzili, w których obszarach i będzie mógł, jest premierem, dokonywać tutaj zmian. Na pewno ten rząd nie będzie się rozrastał dalej. Jestem o tym przekonany. Nie ma takich powodów. To musi być sprawna administracja, sprawny rząd. Panie przewodniczący, to jeszcze jedna sprawa. Szkoła bez prac domowych. To dobry pomysł? No, generalnie... Z zakazem, przypomnę, z zakazem prac domowych ocenianych, bo tak pani minister to Barbara Nowacka tłumaczy, że nauczyciele będą mieli zakaz oceniania ewentualnych na przykład wierszyków, których dzieci się będą uczyli, czy wierszy. No właśnie, bo to tak brzmi bardzo ostro, tak? Zakaz prac domowych. Czasami są takie... Są takie rzeczy, zajęcia, prace pamięciowe, których trzeba wykonać w domu, żeby się przygotować na następny dzień do szkoły, ale generalnie zgadzamy się z tym, że gro pracy ucznia powinno być w szkole. To jest to miejsce. To jest konsultowane, to jest działania. Uważam, że kluczowe jest to, jeżeli chodzi o tak wrażliwe, delikatne pole jak edukacja, żeby konsultować swoje działania. I tutaj jestem przekonany o tym, że resort edukacji będzie konsultował swoje działania. No, za dużo było emocji i za dużo też było, bardzo wiele też było elementów dotyczących edukacji w naszych programach. Programach partii, które dzisiaj współtworzą koalicję rządzącą, żeby tak po prostu dzisiaj powiedzieć, że podejmujemy decyzję z dnia na dzień, ich nie konsultujemy, no bo po co? Jeszcze raz powtórzę, chcemy podnieść poziom polskiej edukacji, chcemy jak najszybciej zapomnieć o czasach ministra Czarnka i ideologizacji polskiej szkoły. Polska szkoła potrzebuje zmiany, no ale i jest związek ZNP i są organizacje, think tanki edukacyjne. Mamy wielu ekspertów, którzy jestem przekonany, że dobrze doradzą ministerstwu, jaką drogą pójść. Tu nic nie powinno się zdarzyć w 5 minut, bo w 5 minut, przepraszam, ale to pani minister Zalewska likwidowała gimnazja, co było nieszczęsną decyzją i tak naprawdę na długie lata wprowadzającą dodatkowy bałagan w polskich szkołach. Więc bez rewolucji, moim zdaniem, ale ewolucyjnie trzeba te zmiany szybko wprowadzić. To o Ukrainę jeszcze zapytam, bo wczoraj premier Donald Tusk był z wizytą w Kijowie. To z jednej strony druga zagraniczna wizyta, bo był już w Brukseli, no ale taka pierwsza, jeżeli chodzi o władze państwa, bo w Brukseli spotykał się z władzami Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o wsparcie Polski dla Ukrainy, ono się zwiększy, będzie na tym samym poziomie, zmniejszy. Jakby pan to mógł ocenić, bo zdaje się, że społeczeństwo polskie, no bywało też, jego część już była zmęczona tym wysiłkiem, jaki ponosimy na rzecz Ukrainy. Część osób uważała, że powinien być mniejszy po prostu. No, ja wiem, taka dyskusja trwa, no bo mamy też, nie tylko pomagamy Ukraińcom w Ukrainie, ale bardzo mocno Ukraińcom w Polsce. To czasami wzbudza emocje dotyczące choćby świadczeń społecznych polskich, które są przekazywane naszym gościom z Ukrainy. Moje podejście jest takie, nasze podejście jest takie, że Ukrainie należy pomagać cały czas.
tak długo, jak będzie to potrzebne, że muszą to robić wszystkie kraje europejskie i nie tylko europejskie, w tym szczególnie kraje bogatsze od Polski. My, jeżeli chodzi o uzbrojenie, pomoc wojskową, bardzo wiele przekazaliśmy Ukrainie. Nie wszystkie kraje, żeby wspomnieć choćby południe Europy, a już szczególnie Francję, zdobyły się na tak szczodre gesty i tak rozbudowaną pomoc, a mają potencjał wojskowy. Ta pomoc jest dzisiaj wojskowa niezwykle potrzebna Ukrainie, bo oni nie wygrywają tej wojny. Słyszymy o postępach armii rosyjskiej, słyszymy o tym, że Ukrainie kończy się amunicja artyleryjska, więc to są gigantyczne wyzwania, które dzisiaj mamy. Dobrze, że ta wizyta się odbyła. Rozumiem to jako początek nowego otwarcia w relacjach polsko-ukraińskich. Tu nie będzie tylko tematów łatwych, tu będzie wiele tematów trudnych, no bo wiemy o kwestiach rolniczych, kwestiach dotyczących przewoźników, transportu, tirów. Więc są tematy trudne, no ale po pierwsze trzeba rozmawiać. Ani Warszawa nie powinna obrażać się na Kijów, ani Kijów na Warszawę. Dobrze, że ta wizyta się odbyła. Dobra jest, tak jak powiedzieliśmy, nominacja pana ministra Pawła Kowala na pełnomocnika rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Więc pracujmy razem z Ukrainą, no bo to się wszystkim opłaci. A mówił to Michał Kowosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050, poseł tejże partii. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dobrego dnia panu życzę. Dobrego dnia. Państwu również życzę udanego dnia.